Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku serii Horoskopy. I tym razem chciałabym omówić horoskop roczny dla ryb na rok 2019. Horoskop staram się omawiać konkretnie, rzeczowo, zdarzeniowo. Horoskop z naciskiem na uczucia, na emocje. Horoskop również będzie zawierał sfery życia takie jak zawodowo-finansowe, jak i też zdrowotne. Horoskop będzie miał tak zwane trzy etapy. Co to oznacza? To oznacza tyle, że postaram się go omawiać z miesiąca na miesiąc, czyli 12 miesięcy z każdej sfery życia, plus układ 12 domów, plus przesłanie z kart anielskich na ten rok. Bardzo proszę, abyście czytali ten horoskop w całości, niekoniecznie z miesiąca na miesiąc, ze względu na to, iż czas w tarocie bywa kapryśny i pewne, że zdarzenia, które mogłyby się rysować w styczniu, mogą się zadziać troszkę później. Zatem jeśli patrzymy całościowo, mamy pełniejszy obraz i jakby taki logiczną całość nam się to też układa. Układ 12 domów jest tak zwaną kropeczką nad i tego, co zostało wcześniej powiedziane, i w 12 domach, jeżeli są jakieś dodatkowe przestrogi, wtedy je wyciągam, abyście mieli o nich świadomość. Na kanale, kochani, nie tylko horoskopy, również taka seria jak Nauka Tarota. Tam dowiecie się m.in. jak rozpocząć BHP Tarota, rozkłady kart, znaczenia kart itd., itd. Zapraszam. Również taka seria jak Numerologia, tam dowiecie się opis drogi życia i klucza wcielenia. I mam w planach również nagrać dla Was informacje odnośnie liczb karmicznych, czy też wibracji karmicznych. No cóż, dalej moi drodzy. Takie serie dwie jak Wasze pytania, moje odpowiedzi i live'y. I na te dwie chciałabym zwrócić Wam szczególną uwagę. Te serie dają Wam możliwość uzyskiwania odpowiedzi tu na YouTube, gdzie wysyłacie do mnie SMS-y. Jak to wygląda? Tutaj w proponowanych powinny się pojawić dwa ostatnie przeze mnie zrealizowane filmy i będziecie mogli zapoznać się z ich zawartością. Na dole również są informacje dotyczące tutaj usług, jak się kontaktować i tak dalej, i tak dalej. Zatem zapraszam Was serdecznie. Jak ponad nazwie kanału już widzicie, jestem tarocistką Agiatis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami tarota, numerologia, karty anielskie, rytuały. A zatem zapraszam. No dobrze, moi drodzy, no to nie będziemy przedłużać. Weźmiemy i włączyłem podgląd na karty, ale dość daleko mam ten telefon. Nie wiem dlaczego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w całości. Dobrze, to może to trochę poprzesuwamy, tak? To tutaj, no dobrze. No to popatrzmy. Ryby i rok 2019. Ryby i rok 2019. Ryby i rok 2019. Pokażcie karty. Ryby i rok 2019. Ryby na rok 2019. No dobrze. I teraz tak. W styczniu, jak to się będzie rysować dla ryb? Jeżeli chodzi o kwestię emocji, karty tutaj pokazują w emocjach szóstkę mieczy. Szóstka mieczy mówi o oddalaniu się od siebie. A dla tych, którzy są w związkach, również może to oznaczać, że jedno z w związku musi gdzieś wyjechać, na przykład za pracą, i że taka historia się też będzie rysowała. Również dla osób tutaj samotnych mówi o tym, że będziecie się poznawać gdzieś zdalnie, być może w drodze, ale również możliwe historie tak zwane online. W kwestiach tutaj zdrowotnych szóstka monet bardzo często mi mówi: zbadaj się, zobacz, prześwietl, zeskanuj swój organizm. W kwestiach zawodowo-finansowych te osoby, które spod znaku ryb chciałyby wyruszać za granicę w celu uzyskania pracy, jak najbardziej jest to właściwy kierunek działań. Osoby, które chcą innej jakości pracy, chcą coś zmieniać, również mogą właśnie w tym czasie to realizować. No to zobaczmy, jak tam w lutym to się też tu rysuje. Luty. Jeżeli chodzi o luty, to tutaj mam spotkanie, randkowanie,
zakochanie, zatem taka energia miłosna, również dla tych, którzy są w związku, a gdzieś tam są w oddali, to tu się spotkają, tak? Karty też pokazują pojednania w rodzinie, bo aspekt uczuć i emocji w tarocie, a w układzie rocznym to nie tylko związki, to nie tylko miłość stricte jedno do drugiego, ale również i otoczenie, przyjaciele, rodzina. Mogą być pojednania na przykład w rodzinie. W związkach też idziecie ku sobie, ale również warto wybrać się gdzieś na przysłowiową randkę we dwoje, tak? To też jest czas, kochani, walentynkowy, to tym bardziej warto też zadbać o to. Ja wiem, że kochamy na co dzień, a nie od święta, ale takie święto też tak naprawdę, nazwijmy to, mobilizuje nas do większej aktywności, ale też przypomina o tym, że jest ta druga połówka po drugiej stronie. Gdy nie macie drugiej połówki, macie dużo szansę na to, aby właśnie kogoś takiego właśnie w tym miesiącu spotkać. W kwestiach tutaj zdrowotnych zadbajcie o dom rodzinny, żeby była zdrowa atmosfera. Jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, będzie trzeba wykazywać się asertywnością, nie kłótliwością, a asertywnością. Jeżeli coś Wam nie odpowiada, jeżeli Wam coś nie pasuje, to należy o tym mówić, monitować. A mam też pokazane, że niektóre ryby będą mogły podążać zawodowo dwutorowo, bądź jakieś tasowania się w zawodach tutaj będzie rysowało. Marzec dla ryb. Marzec. W marcu mogą być trudne emocje, jakieś zmartwienia, ale zmartwienia okołozdrowotne, co rysują i rzutują też na kwestie emocjonalne. Zatem zadbajcie o zdrowie. Bóle głowy, jakiś dyskomfort mi się emocjonalny tutaj pokazuje, ale również mam tu pokazany romans w pracy, czy też przy pracy. Może być też tak, że ktoś będzie chciał się do Was przybliżyć. W pracy, około pracy i sytuacje zawodowo mają mocne znaczenie w historiach emocjonalnych dla Was, drogiej ryby. To może być też tak, że ktoś, z kimś pracujecie, gdzieś tam się do Was tutaj podkochuje, ale również może być też tak, że jesteście kogoś klientem, klientką i maślane oczka i też gdzieś tam darzy Was uczuciem, a jeszcze gdzieś tam to nie zostało, nazwijmy to, odkryte. Zatem takie też są historie. Dla osób w związku karty pokazują, żebyście się wzajemnie wspierali, a nie obciążali sytuacją, która na ten moment nastała. Kwiecień, jak tu się tu rysuje? W kwietniu. W kwietniu po burzy przyjdzie słońce, tak? Czyli dobre wiadomości, optymistyczne prognozy, które się tu rysują, ale też wyzbycie się jakichś ograniczeń, które wcześniej się pojawiały. W kwestiach tutaj właśnie związków i osoby, które są samotne, tak? Czyli tutaj macie dużą szansę na to, aby Was widziano przede wszystkim, czyli jesteście zauważani, zauważane, jeżeli chodzi o kwestie partnerstwa. W zdrowiu jajniki, nerki, wszystko to, co jest związane z pęcherzami w organizmie i karta zawodowa, jakieś nowe umowy, ale umowa, która z nieba spada, dosłownie tak. Zatem taka jest tutaj historia, zmiany, również możliwe drobne wygrane, które się rysują, ale również możliwe rozpoczęcie jakiegoś etapu naukowego. Zatem też to się tu rysuje. No to maj. Maj. W kwestiach emocjonalnych karta kochanki mówi o tajemniczości dla kobiet, które są samotne. Bądźcie tajemnicze, ale nie pozwólcie na to, abyście były tymi drugimi, czyli kobietami w ukryciu. W związkach bardzo często mówi kapłanka o tym, że ktoś, jedno z Was może mieć tajemnicę, a coś, co jakby oddalacie od tego drugiego osobnika, tak żeby tego nie zauważył, nie zauważyła. Czasem kapłanka mówi też o tym, że gdzieś tam ktoś może chcieć zbłądzić, zatem uważamy. W kwestiach tutaj partnerstwa dla panów to też może mówić o tym, że poznacie kogoś, ale nie do końca będziecie chcieli się obnosić tą znajomością z takiego czy innego powodu. I nie zawsze to generuje się takim, że wstydzę się, ale czasem jest to na tyle znana postać, że ona też nie będzie
będzie chciała gdzieś tam pokazywać się w, nazwijmy to, otoczeniu z tą drugą połówką dla komfortu ich obojga. Zatem tak też to się rysuje. Albo osoba, czyli pan poznaje tą panią i on jest znaną osobistością w danym regionie, tak? Bo nie zawsze tu chodzi o te najwyżej postawione gwiazdy czy celebrytów, ale w danym regionie na przykład jest to znana postać i no, na przykład nie chce, żeby go pokazywano palcem, bo ta druga osoba może nie czuć się komfortowo. W kwestiach zdrowia patrzcie na sygnały, znaki. Gdy coś was zaczyna boleć, to od razu należy reagować. W kwestiach pracy i finansów karty pokazują, że nie będziecie wiedzieli, na czym stoicie. Nie wiecie, czego tak naprawdę możecie się spodziewać w tejże historii. Karty też pokazują, że pewne schematy i pewne działania zostaną przez was dokończone, zakończone i nie wiem, co teraz mam dalej robić, bo tyle czasu, tyle energii wkładałam właśnie w ten projekt i teraz czy przyjdzie coś, czy też nie przyjdzie. No, tutaj do tego przyjdzie poprzez plotkę, czy też poprzez zaciągnięcie informacji. Coś do was takiego właśnie się tutaj pojawi. Czerwiec. W czerwcu zobaczymy, jak tam dla ryb się rysuje. Czerwiec, jak się tutaj dla ryb rysuje. W kwestiach tak naprawdę emocji nie będzie zmian. Karta umiarkowania może być piękną, ale i niekoniecznie fajną, czy też lubianą kartą. Dlaczego? Ano dlatego, że karta umiarkowania zatrzymuje stan poprzedni. Jeżeli pan stan poprzedni był świetny, to ta świetność zostaje kontynuowana. Jeśli było na podgórkę, to jeszcze troszkę pod tą górkę będziemy zmierzać. Zatem tutaj kontynuacja to, co było i w związkach, i jeżeli chodzi o osoby, które definiują się singlami. W kwestiach tutaj zdrowotnych, nerki, układ moczowy, sprawy kobiece, to jest lub, nie wszystko naraz. W kwestiach tutaj tych zawodowych trzeba się wykazać cierpliwością, systematyką i konsekwencją w działaniach, bo to daje wam klucz do osiągania sukcesów w tej sferze. No to lipiec. Dobra. W lipcu osoby, które gdzieś tam uwalniają się, kończą jeden związek, bo chcą kontynuować inny, czy też wchodzić w inny, takie rzeczy się będą działy. Również karty tutaj pokazują, że ryby mają szansę na poznanie kogoś wartościowego również w tym czasie, bo w tym czasie, bo ja się oczyściłam z przeszłości. Jestem bez zobowiązań, bez problemów, które gdzieś tam wcześniej powodowały to, że nie mogłam realizować się związkowo. Dla związków karty pokazują oczyście atmosferę, oczyście grunt i nie powielajcie poprzednich schematów. W zdrowiu karty pokazują tutaj zwłaszcza panowie z poznaku ryb, żeby zadbali o siebie, ale również karty proszą, żebyście spojrzeli na zdrowie najbliższego członka rodziny męskiego, który gdzieś tam obok was jest. On może potrzebować pomocy. Jeżeli chodzi o sprawy te zawodowo-finansowe, jakieś inwestycje, jeżeli chodzi o środki trwałe, czyli dom, działka i tak dalej, i tak dalej. Tutaj i również jest to kupno, sprzedaż, wynajem, że to się będzie działo, jakaś ważna też umowa. Sierpień. W sierpniu poprawa jakości zawodowej. Te ryby, które gdzieś tam już mają jakiś poziom, nazwijmy to zawodowy, na którym daje im możliwość szukania i proszenia o podwyżkę, zróbcie to. Bo karta mówi o docenieniu, podwyższeniu jakości. Jeżeli ktoś z was chce zmienić pracę, jak najbardziej może to zrobić, ale mierzcie wyżej niż sądzicie, że możecie i to wam da też satysfakcję zawodową. Również tutaj karty pokazują w kwestiach emocjonalnych, żebyście pozostali sobą, żebyście się nie próbowali przypodobać drugiej stronie, bo to nie jest dobry kierunek działania. W związkach również, jeżeli wam coś nie odpowiada, mówcie, definiujcie, nie zamiatajcie pod dywan, bo później ta kubka na tyle urośnie, że się będziecie o to przewracać. W kwestiach zdrowia nie monitorują się jakieś historie, na które trzeba by było specjalnie zwracać uwagę, czy też wam to podnosić do góry. Wrzesień.
Okej, we wrześniu duża atrakcyjność, fizyczność w emocjach. Tutaj panie będą czuły się atrakcyjne, będą komplementowane, ale również panie będą musiały zwrócić uwagę na to, czy osoba, z którą chcecie być, patrzy na was całościowo, czy tylko fizycznie. I w zależności, co wam odpowiada, jeśli wam wystarcza aspekt fizyczny, no to śmiało. Jeśli nie, to warto tutaj powalczyć o całą siebie. W związkach karty pokazują, żebyście zainwestowali w ten aspekt fizyczny, bo może być też tu kulejący. Jeżeli chodzi o kwestie te, nazwijmy to zdrowotne, może tu być konieczność poruszania się w historiach prywatnej, jakby historii medycyny, bo król monet bardzo często właśnie mówi o historiach tych, w które trzeba zainwestować, trzeba gdzieś zbadać krew, być może na szybko, a właśnie w prywatnie, bo taka jest tutaj jakby potrzeba. W kwestiach pracy karty pokazują, żebyśmy nie szukali dziury w całym. Księżyc, karta księżyca, co się może nam nie udać. Lęki, obawy, które powodują, że odwraca nam się to, co było tu cudowne. Nie robimy sobie tego. Jeśli szukacie pracy, to nie utwierdzajcie się, ja i tak nie znajdę, tylko idźcie pozytywnym nastawieniem, szybciej się zadzieje. Październik. W październiku nowe szanse, nowe możliwości, ale też partnerstwo z kimś młodszym. Zatem dla wielu z was może się okazać historia związkowa z kimś młodszym. Jeżeli macie partnera, partnerkę młodszą od siebie, to dla was jest tutaj historia ciążowa. Czyli może się rysować tutaj historia, która mówi o właśnie ciąży. I też karty proszą zdrowotnie, żeby zwrócić uwagę na ciążę, ale również zwrócić uwagę na sprawy kobiece i hormony tutaj, bo się to zarysowało. Również dla osób, które są samotne w związku, to karty pokazują, że może się pojawić ktoś i zaproszenie od kogoś właśnie na czy to randkę, czy na spotkanie od kogoś od was, dla wielu młodszych. Jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, nie widzicie, to są te lęki, odwracacie to, co było piękne i jeżeli to zrobicie, karty pokazują, że sami z siebie nie jesteście zadowoleni, bo jesteście zakompleksieni. Nie znacie swojej wartości, nie wiecie, czy możecie iść. No szkoda, bo tu jest naprawdę fajna karta, tutaj nagle jakieś lęki, jakieś obawy się aktywują. Nie róbcie tego sobie. Listopad. No i w listopadzie dla wielu z was może być to historia spotkania mężczyzny docelowego, bądź określa się ktoś, że chce przy was być, ktoś się być może oświadcza, ktoś będzie chciał wchodzić w związek małżeński. Zatem tak, panowie również będą na tyle już dojrzali, że również będą szukali partnerki na życie, a nie na chwilę. W związkach karty pokazują, że możecie inwestować wspólnie, bądź otwierać wspólny biznes. W historiach zdrowia karty tutaj pokazują, żeby zadbać o sprawy tak zwane duchowe. Jeżeli chodzi o kwestie pracy, stoicie biernie, obserwujecie i patrzycie z dystansem na to, co idzie nowe. Nie bójcie się tego nowego, konfiguracja kart jest naprawdę świetna, świetną perspektywą, możecie ruszać w to nowe. Dla wielu z was będzie to nowa umowa, nowe warunki umowy, bądź zupełnie nowa praca, gdzie się to rysuje. Osoby, które będą chciały w tym czasie właśnie zakładać działalność gospodarczą, śmiało. No to chyba grudzień został, tak? Tak. I grudzień tutaj się rysuje. W grudniu uważajcie przede wszystkim na jakieś kłótnie, nieporozumienia w aspekcie dzieci, przez dzieci i około dzieci, bo też to się tutaj rysuje, bo możecie mieć inne wizje, na przykład w posiadaniu, nieposiadaniu, wychowywaniu dziecka, bądź żebyście się przez czyjeś dzieci nie pokłócili, bo też taka jest tutaj możliwość, bo to jest też takie otoczenie. Możecie również gdzieś tam się, nazwijmy to, po sprzeczać o wyjazd do kogoś tam. Też nie warto. Karta też wierzy, ona nie jest taka zła, jakby można było sądzić. Karta wierzy też mówi, zburzcie stare struktury, budujcie coś zupełnie inaczej. Zwłaszcza po tym określeniu. Te wartości, które wynosicie z domu, one są jak najbardziej. One was ukształtowały, ale wy budujecie nowe centrum dowodzenia rodzinnego i wybudujcie sobie swoje na swoich zasadach. Na tych pozytywach, które wyciągnęliście
wyjścia, negatywy przepracować i zostawić ze sobą. Kwestie zdrowia, tutaj karty pokazują dziecko z zaskoczenia, ale również zadbać o sprawy chorób wieku dziecięcego. Jeżeli macie coś na zasadzie przekazywania z pokolenia na pokolenie, należy to sprawdzić. W kwestiach zawodowych mam tu pokazane jakieś zmiany, jakieś rotacje, być może praca za granicą dla kobiet zwłaszcza. No to zobaczmy, jaka tu jest energia. Energia, nie dajcie się wciągnąć w jakieś manipulacje, nie pozwólcie na to, żeby ktoś Was uzależniał od siebie, bo to nie jest dobra ścieżka życia. No to zobaczmy, co tam w układzie 12 domów, kochane ryby, się dla Was tu chce ukazać. I na koniec przesłanie z kart anielskich. Ryby, ryby, ryby. 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 No dobrze, jaka jest energia na teraz dla ryb? Dużo mówienia, dużo doradców, dużo plotek. To też jest prośba o to, żeby weryfikować sobie informacje, ale żeby nie wypuszczać informacji od siebie, popracować się nad tą sferą. W kwestiach tych, nazwijmy to zawodowo-finansowych, karty pokazują, że w pracy, przy pracy uważajcie na osoby, które udają przyjaciół i takich dobrych ludków, które chcą do Was zmierzać. Oni mają niecne też zamiary. I teraz też tutaj jest prośba o to, żeby zwrócić uwagę na zdrowie mężczyzny rodzinnego. Zatem jest coś na rzeczy, jest karta ciążowa, która się rysuje przy Was i dziecko jest w drodze, czyli nie wiem, być może jakaś podróż się będzie rysowała, jakaś taka przyjemna, nazwijmy to, historia i jest taka tutaj energia przy Was pokazana. Dla tych pań, które gdzieś tam się starają bardzo mocno, to będzie to jak najbardziej pozytywna wiadomość. Dla tych, którzy nie chcą, no to trzeba się inaczej, nazwijmy to, zabezpieczać. A mam też pokazane tutaj, że Wy dostaniecie wiadomość od rodziny, czy też przy rodzinie, bo dziecko też jest w rodzinie pokazane. Również nowe układy z kobietą rodzinną, czyli nowa jakość, być może pojednania. Tam chyba też wyszły pojednania rodzinne. W historiach związkowych, tak, te osoby, które idą dwutorowo, wybiorą jedną postać. Dla pań pokazuje się nowy mężczyzna, z którym możecie funkcjonować związkowo. Dla osób w związkach karty pokazują, że trzeba zainwestować, żeby dowiedzieć się, czy po inwestycji dalej mamy to ciągnąć. A zatem tu uważamy na oszustów, bo słodkie słowa próbuję oszukać, a macie perspektywy do tego, żeby poprawiać sobie jakość życia. Nie, nie widzicie tego. Tu jest król monet, który mówi właśnie o prestiżu, podwyższeniu właśnie tej jakości zawodowej. W kwestiach zdrowia pokazuje się tutaj, że jakiś organizm oszukuje jakiegoś mężczyznę rodzinnego, zatem na to by trzeba było zwrócić uwagę. Tu jest kwestia tego związku, że się zdefiniował ktoś do Was w tymże roku jako historia możliwa do zrealizowania. Karty też tu wnoszą, że nie musicie nikomu nic udowadniać. I teraz tak, przesłanie, pokażcie karty. Przesłanie z kart anielskich dla ryb na rok 2019. Pokażcie karty. Ciekawość. Spójrz na świat ciekawymi oczami dziecka, a odkryjesz niewyczerpane źródło szczęścia i radości. Ciekawość sprawia, że żyjemy, że jesteśmy zarówno zainteresowani, jak i interesujący. Anioły zachęcają, byś był ciekaw samego siebie, byś była ciekawa samej siebie. Zacznij odkrywać, kim naprawdę jesteś, a rozwiniesz swoją osobowość i wzbogacisz się duchowo. Interesuj się ludźmi, odkryjesz w nich bogate źródło fascynacji. Bądź ciekaw cudów wszechświata, w których żyjesz. Zgłębiaj wiedzę na temat aniołów oraz ich roli w boskim planie i opromieni Cię blask radości życia. I afirmacja dla Was, drogie ryby, na ten rok 2019. Odkrywam cud życia.
I z tym pozytywnym akcentem Was pozostawię, moi drodzy. Mam nadzieję, że ten horoskop pozwoli Wam uniknąć tych przede wszystkim niechcianych historii. Pamiętajcie też o tym, że karty są po to, żeby nam wskazywać, podpowiadać, a nie dawać gotowych odpowiedzi. I właśnie dzięki tym wskazówkom, jeżeli jesteśmy gotowi na realizację siebie, właśnie dzięki tym wskazówkom poprawiamy sobie jakość życia. No dobrze, dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za dzisiaj. Samych pozytywnych zdarzeń Wam życzę, wszystkiego co najlepsze, a szczęśliwości w życiu. Całuję, pa, pa!